Krzysiek, przed nami mecz w Olsztynie. Bardzo trudny, ale po dwóch porażkach z rzędu przydałyby się w końcu trzy punkty. Co ty na to? Na pewno. Wiadomo, te dwa ostatnie mecze nam nie wyszły. Nie zapunktowaliśmy i teraz musimy to zrobić w Olsztynie. Na pewno jedziemy tam po zwycięstwo i po trzy punkty. Tobie Stomil chyba się całkiem nieźle kojarzy, bo na jesień strzeliłeś piękną bramkę w meczu przy Harcerskiej. Na pewno. Fajna bramka, fajny mecz. Był to ciężki dla nas mecz. Przegrywaliśmy 1-0, dość szybko straciliśmy bramkę. Natomiast udało się tą stratę odrobić i wywalczyć trzy punkty. Mam nadzieję, że tak samo będzie w sobotę. Stomil skazywany był na spadek. Drużyna złożona właściwie za 5-12, można powiedzieć. Jesteś zaskoczony ich postawą? Na pewno. Myślę, że większość osób śledzących Stomil jest zaskoczona ich postawą. Wiadomo, jak ciężko się gra w takich warunkach, gdzie w ostatniej chwili drużyna zostaje złożona z zawodników, którzy nie znaleźli miejsca w innych klubach, i na pewno chwała chłopakom, że grają tak, jak grają. Dwóch z tych nowych zawodników to twoi młodsi bracia. Rozmawiałeś już z nimi przed tym meczem? Nie, no na pewno porozmawiamy sobie na miejscu, bo nawet jeżeli nie będę brany pod uwagę do meczowej osiemnastki, to i tak jadę na ten mecz zobaczyć nasz zespół przede wszystkim, ale przy okazji braci. A kiedy przeciwko któremu z nich grałeś, pamiętasz? No ostatnio tylko sparingi, także w lidze nie pamiętam, kiedy mierzyłem się przeciwko bratu. W ostatnich dniach miałeś lekki uraz. Jak z twoim zdrowiem? No już wszystko ok. Przerwa trwała 1,5 tygodnia. Teraz już jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że pomogę drużynie.